Dziękuję bardzo. I kolejny mówca to pani Jadwiga Wiśniewska. Proszę bardzo, przekazuję pani głos. Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. W maju tego roku konferencja przewodniczących podjęła decyzję o tym, by nie podejmować debat dotyczących państw członkowskich, jeśli do wyborów w tym państwie jest mniej niż 6 tygodni. Państwo tą debatą łamiecie tą decyzję. Dlaczego? Parlament Europejski daje zaciągnąć się tej totalnej opozycji, jak sami siebie nazwali, do politycznej agitacji. To jest skandal. Skandalem jest również to, panie komisarzu, że pan się wypowiada o tej debacie w sposób absolutnie niekonkretny. Pan otrzymał z MSZ-u odpowiedź. Sprawa dotyczy 268 wiz, a tu gadacie o jakichś handlowaniach na bazarach. Panie przewodniczący, czy pan może uciszyć tą osobę, która krzyczy? Przeszkadza mi. Szanowni państwo, mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że do Unii Europejskiej na niemieckie zaproszenie weszły w ostatnich latach dziesiątki milionów nielegalnych migrantów. I czy setki milionów, ma pan rację, setki milionów. I czy w tej sprawie toczymy debatę? Nie, absolutnie nie. Dyskutujemy o pseudoaferze, o aferze, której nie było i nie ma. Sprawa 268 wiz jest wyjaśniana. Natomiast nie dyskutujemy o Qatargate, nie dyskutujemy o nielegalnej migracji, nie dyskutujemy o NGO-sach, które za niemieckie pieniądze przewożą nielegalne Thank you very much. Thank you very much, colleague, please. Przewodniczący przerywa. Thank you very much, colleague. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję i teraz idziemy dalej.